Dzień dobry Państwu. Czuję się zaszczycony, mogąc przedstawić pewne zagadnienia, niekoniecznie bezpośrednio związane z naszą produkcją. Tutaj zapraszam Państwa na stoisko, które mam tutaj przy wejściu. I tam Państwo dowiecie się od moich kolegów, koleżanek, koleżanki i kolegów na temat tego, co wytwarzamy. Natomiast z uwagi na to, że w ostatnim czasie ostatnich kilku lat mamy olbrzymie problemy z rozpoznaniem różnic leków, suplementów, diety. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie jestem przeciwnikiem suplementów, diety, broń Boże. Sami wytwarzamy, choć nie do końca twierdzę, że to są suplementy, diety, patrząc w kontekście definicji. Natomiast zalewane jest media, radio, telewizja, prasa wszelkimi reklamami suplementów diety wskazującymi, jakoby to były produkty lecznicze. Proszę Państwa, jak sama nazwa wskazuje, suplement diety nie jest produktem leczniczym. Są pewne podobieństwa i różnice z uwagi na to, że na to składają się takie same niejednokrotnie surowce. I bardzo często wykorzystuje się właśnie to podobieństwo nazwy do zmian absolutnie niedopuszczalnych, patrząc w kontekście naszym, użytkowym. Wręcz chciałbym powiedzieć, że się oszukuje pacjentów. Tym bardziej, że te suplementy diety, ja tu będę mówił ściśle o roślinnych, o postaci herbatek. Tu są największe różnice, tu są największe możliwości no, zwykłego oszustwa. Może postaram się po prostu przedstawić w kontekście definicji. Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działania farmakologiczne, immunologiczne i metaboliczne. Co to oznacza, że produkt roślinny, czy przepraszam, produkt leczniczy jest tym, który leczy i ma takie zadanie. I w związku z tym ma wszelkie ku temu przeprowadzone operacje wręcz produkcyjne, ale przede wszystkim badawcze, które udowadniają, że ta substancja roślinna działa, jest skuteczna. Natomiast jednocześnie niejednokrotnie troszkę go może nadużywamy, że lek roślinny może nas wyleczyć z raka, z czegoś tam jeszcze, z bardzo daleko posuniętych już skorzeń. Proszę Państwa, lek roślinny, którym posługuje się fitoterapia, to produkt aktywny i efektywny przy wskazanym dawkowaniu, bezpieczny, standaryzowany, trwały, zwracam uwagę, standaryzowany, to znaczy powtarzalna jakość, powtarzalna ilość zawartości substancji czynnej, bo substancja czynna działa, a nie nazwa. Wytworzony, trwały, wytworzony zgodnie z zasadą dobrej praktyki produkcyjnej, tak zwane GMP. Proszę Państwa, aby spełnić wymogi w zakresie dobrej praktyki wytwarzania, naprawdę potrzeba przeogromnej razy wiedzy, olbrzymiej ilości badań. Podam jako przykład, że od surowca, właściwie to od samych nasion już następuje pewien proces badawczy. My badamy niektóre substancje czynne w stanie wzrostu rośliny. Nie stosujemy żadnych herbicydów, które później pozostałości mogą nam w jakiś sposób szkodzić. Zresztą mój przedmówca mówił właśnie na temat tego, co się znajduje w powietrzu w najróżniejszych naszych życiowych miejscach. On jest sporządzony z atestowanych, to znaczy ze skontrolowanych surowców roślinnych przez odpowiednie szkolenie rolników, bo wytworzyć roślinę nie jest tak aż bardzo trudno. Natomiast wytworzyć surowiec farmaceutyczny, wierzcie mi Państwo, że jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymie nakłady pracy, olbrzymie również finanse potrzebne do odpowiednich procedur, od, tak jak powiedziałem, od rośliny rosnącej na polu do poprzez proces suszenia, przechowywania i badania.
Fitoterapia to termin, który pochodzi od fytorośliny i terapia, leczenie. To słownictwo naukowe prowadził francuski lekarz Leclerc. I jak każda forma leczenia, także leczenie farmaceutykami ma swoje ograniczenia. Wiedza pacjentów, lekarzy o fitoterapii jest najczęściej nieugruntowana. Przeważają emocje, entuzjaści oczekują wyników niemożliwych do uzyskania, zwolennicy leków syntetycznych nie mogą sobie wyobrazić, że leki roślinne mogą działać terapeutycznie. I jedno i drugie zdanie jest jak najbardziej prawidłowe. I opinia. Z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, lek roślinny w postaci obojętnie jakiej, no nie stworzy od razu formy leczenia na przykład tych postaci różnych raka, nie raka. Owszem, można wspomóc, można osłonić. Moja filozofia dotycząca leku roślinnego to jest przede wszystkim profilaktyka, o czym zapominamy, a to jest praktycznie najtańsza forma utrzymania zdrowia. Moja córka, jedna z córek, taka troszkę bałaganiara, ona mówi zawsze, ona mówi, kiedy Małgosiu posprzątasz? Ona, tatuś w sobotę. Ja mówię, a gdybyś tak nie sprzątała, o, to by było fajnie. Ja mówię, to utrzymaj porządek. Prosta recepta, dokładnie tak samo. Zamiast leczyć, starajmy się utrzymać zdrowie. I to jest podstawa praktycznie naszego zdrowego życia. Zamiast piątą kawę, dziesiątą herbatę, nie wiadomo skąd, wypijmy sobie herbatę roślinną, herbatę ziołową. I patrzmy tylko, w którym kierunku chcemy tą swoją dietę wzbogacić. Przeznaczenie. Zadaniem leków jest przywracanie dobrostanu chorym, prawda? No chcemy wyzdrowieć. Wspomagamy terapię zasadniczą, być może, że chemiczną, syntetyczną. Stosujemy w chorobach przewlekłych, żeby jednocześnie, tak jak mówię, osłaniać nasz organizm, nasze wewnętrzne funkcje organiczne, jak i wtedy, kiedy skuteczność leków chemicznych, syntetycznych praktycznie jest no nieskuteczna, bądź też zbyt daleko ingerująca w inne organy, które chcemy poddać, powiedzmy, przeznaczeniu. Coś mi tutaj nie przechodzi. O, teraz. Cóż to jest suplement diety? Jest to produkt spożywczy, jak sama nazwa wskazuje. Środek, którego celem jest wsparcie naszego organizmu w substancje, których nie posiadamy albo posiadamy ich zbyt mało. A my jesteśmy przez, tak jak wspomniałem, przez wszystkie media wręcz atakowani. Jeżeli nie połkniemy tej tableteczki, nie wypijemy tamtego syropku, tamtego jeszcze następnego, to my praktycznie przestaniemy żyć. Jeżeli będziemy to wszystko łykać, to będziemy piękni, zdrowi i bogaci. Wprost odwrotnie. Proszę Państwa, raz, że nie wiemy, co tam jest, bo jeszcze może tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, którą mówiłem, że nawet ta herbatka, którą wytwarzamy w postaci suplementu diety, de facto tym, że suplementem diety nie jest. Bo suplementem diety jest skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Co to znaczy skoncentrowanie? Skoncentrowanie to jest albo jakiś ekstrakt, albo jakiś wyciąg, albo jakiś proszek rzeczywiście wyłoniony z rośliny, wyekstrahowany. Natomiast jeżeli herbatkę zaparzamy, no to rozcieńczamy te substancje czynne. W związku z tym trudno tu mówić o koncentracji witamin czy środków mineralnych. W jednych przypadkach, to znaczy inaczej, producenci, mówię o tych nieuczciwych producentach, niestety wykorzystują tą formułę i bardzo słabą znajomość tejże definicji i w przełożeniu właśnie na takie przetłumaczenie rzeczywiste i wykorzystują ten efekt i wszystko staje się suplementem diety. A to jest produkt, który nie jest standaryzowany. I on w
praktycznie rzecz biorąc nie ma prawa wykazywać w jakichkolwiek ulotkach, w jakichkolwiek tych postaci leku. A tak mamy cały czas przedstawiane. Co gorsze, niejednokrotnie, no, jeżeli mówimy o niestandaryzowanym, to znaczy nie jesteśmy go w stanie w jakikolwiek sposób wykluczyć z rynku, a jednocześnie nawet jeżeli zbadamy, to możemy tylko przeciwstawić temu produktowi, który zawartość substancji ma standaryzowaną i musi mieć, w innym przypadku nie może stać się produktem leczniczym. Tutaj natomiast nawet jeżeli stwierdzimy, co zresztą później pokażę, że ten produkt nie ma substancji, czy to będzie olejku, czy to będą flawonoidy, garbniki, czy cokolwiek. Jeżeli nie ma, to i tak nie wykluczymy tego produktu z rynku. Natomiast to, co jest najgorsze, to to, że nasze półki aptek zapełniły się produktami w postaci suplementu diety. Proszę Państwa, pójdźcie do apteki jednej, drugiej, trzeciej, piątej i zapytajcie o herbatkę leczniczą. Melisę, miętę, koper, rumianek, już pomijam pokrzywę. Miętę, jeżeli używaliśmy jej wcześniej w postaci leku, jesteśmy w stanie jakoś pod względem olejkowym no, porównać, że rzeczywiście coś tu jest nie tak. Natomiast w pokrzywie, gdzie całkowicie na inną substancję standaryzujemy, magnez na przykład, no to nie jesteście Państwo w stanie tego odkryć. Jaka tutaj jest zawartość? W fiołku trójbarwnym również metabolicznie działający, prawda, środek naturalny, ale nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób odkryć, bo byśmy musieli pójść do laboratorium. Laboratorium by nam wykasowało sporo pieniędzy, bo badania kosztują naprawdę bardzo duże. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tam są metale ciężkie w niedozwolonych ilościach, czy tam są pozostałości herbicydów, bardzo trujących elementów, które niestety, ale w roślinach mają miejsce tam, gdzie się po prostu nie przeprowadza odpowiedniej agrotechniki. No najłatwiej jest popryskać czymś, prawda, i mieć spokój, czy to z jakimiś mikrobami, czy też chwastami. Kto może wytwarzać produkty lecznicze? Produkty lecznicze może wytwarzać tylko firma, która spełniła wymogi tak zwanego GMP, to znaczy uzyskała zezwolenie ministra zdrowia na wytwarzanie, podlega ciągłej inspekcji farmaceutycznej, bo bezpieczeństwo tutaj pacjenta jest absolutnie podstawowym elementem. Produkt leczniczy można wycofać dosłownie w minutę. Ostatni przykład, trzy dni temu wyczytałem na Onecie, że został wyeliminowany z rynku, wycofany przez głównego inspektora farmaceutycznego skrzyp pewnej firmy. Nie będę mówił jaki. Skrzyp leczniczy, bo jeżeli to na półce stoi skrzyp w postaci suplementu diety czy środka spożywczego, to on jest dla inspektora farmaceutycznego absolutnie nie podlega jego kontroli, tylko głównemu inspektorowi sanitarnemu. A główny inspektor sanitarny w zasadzie nie jest w stanie nawet tego zbadać, nawet gdyby chciał. Jeżeli ten produkt stoi na półce apteki, jeżeli nam farmaceuta, osoba zaufania publicznego, społecznego, jeżeli w miejscu zaufania społecznego tego typu produkty stoją na półkach, czy są podawane przez farmaceutę, to my wierzymy, prawda, bo to jest dla nas autorytet. Potężną wiedzę wchłonął, żeby po prostu móc nam doradzić, sprzedawać produkty lecznicze. A on sprzedaje bardzo często produkty spożywcze. Mówię to nie bez przyczyny i też nie bez przyczyny jestem tutaj u Państwa. Po prostu nie dajmy się nabierać. Żądajmy, prośmy, żądajmy produktu leczniczego. Jeżeli nie wiemy, czy taka postać, powiedzmy, istnieje, możemy się zapytać tejże farmaceutki, czy w ogóle takie coś jest. A jak nie, to wejdźmy na no choćby firmę Kawon, którym jestem prezesem jednocześnie właścicielem. Zobaczmy, my mamy 87 produktów leczniczych w postaci najróżniejszego rodzaju produktów, czy to ekspresowych, czy tego. To zobaczycie Państwo, czy jest, czy nie. Nie dajcie się oszukiwać. Co ciekawe, te produkty, one nie są tańsze od naszych produktów leczniczych, a ten nasz produkt leczniczy, zanim osiągnie półkę apteki sklepu zielarsko-medycznego, to jest co najmniej 5 do 7 razy badany.
Wyobraźcie sobie Państwo, jak wielkie ilości badań musimy wykonać, żeby bezpieczny produkt przekazać, to później powiem, przez kogo obowiązkowo, na rynek. Niestety coraz rzadziej hurtownie farmaceutyczne, które są dystrybutorami produktów leczniczych do aptek, sklepów zielarsko-medycznych, my jako producenci nie możemy bezpośrednio do aptek, do sklepów zielarskich dystrybuować. Jesteśmy skazani na pośrednictwo hurtowni farmaceutycznych, a hurtownie farmaceutyczne wpadły na znakomity pomysł, marketingowo oczywiście, i zaczęły produkować w tej samej postaci, którą my produkujemy lek, w postaci suplementu diety bądź produktu spożywczego, to znaczy suplement diety, musimy powiedzieć, że to jest produkt spożywczy przede wszystkim, a nie jakikolwiek produkt leczniczy, i eliminują nasze produkty z rynku, bo oni są monopolistami na rynku dystrybucji leków. To są największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce, które mają swoje marki. I ja nie ukrywam, nie boję się tego, że ktoś mi z tych hurtowni powie, że tutaj sieje, że tak powiem, negatywną propagandę, bo to jest prawda. Mam badania tych produktów, które są przez nich wytwarzane. To jest taka marka Apteo, marka Dbam o zdrowie. Zobaczcie Państwo, jakie nazwy. Rodzina zdrowia. Cztery największe hurtownie farmaceutyczne dystrybuujące między innymi leki na rynek wytwarzają swoje marki i swoje marki w sposób wręcz bezczelny oferują aptekom, sklepom zielarsko-medycznym, tym samym państwu, nam, społeczeństwu, pacjentom. Do apteki idę po lek, a nie idę po produkt spożywczy. Produkt spożywczy mogę kupić w sklepie spożywczym i gwarantuję Państwu, też badania robiliśmy, on jest wyższej jakości niż ten suplement diety sprzedawany w aptekach tych marek, o których mówię. Tak jak tutaj troszkę się rozpędziłem, ale będę tak komentował. Lek musi być bezpieczny dla zdrowia i życia. Stąd między innymi taki proces badawczy. Podlega na każdym etapie kontroli. To są te badania, o których wspominałem. Posiada potwierdzone badaniami związki lecznicze. Jeżeli ten związek, na który jest standaryzowany, nie byłby w odpowiedniej ilości zapisanej w prawie farmaceutycznym, w specyfikacjach, to nie mógłby się pojawić na rynku. Jeżeli się pojawi, to w 5 minut główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z całego rynku. To znaczy poprzez wszystkie te szczeble do nas, do producenta. Raz, strata marki i jakiegoś wizerunku firmy. Dwa, olbrzymie kłopoty dla hurtowni, dla aptek, dla sklepów zielarsko-medycznych. Każdy musi wykonać pewną pracę protokolarną i tak dalej. To wszystko trzeba zwrócić i przeprowadzić utylizację. Kto może być producentem suplementów diety? Proszę Państwa, każdy z Państwa. Od jutra. Proszę przysłać tylko, co Państwo chcecie, żeby wyprodukowała jakakolwiek firma, albo sami. Zgłosicie to elektronicznie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i jutro możecie wprowadzać na rynek. Świetna procedura. Zarejestrowanie leku roślinnego to jest czas rzędu pół roku i więcej. Natomiast wprowadzenie produktu spożywczego na rynek w postaci suplementów diety to jest dzisiaj na jutro. Nikt tego nie weryfikuje w momencie, kiedy zgłaszamy. Po pół roku, po roku, po półtora, a bywa, że po dwóch. Inspekcja sanitarna, inspektor sanitarny, który ocenia dokumentację tylko, nie żadne wewnętrzne struktury tychże produktów. Przyczepi się, że ktoś użył nie takiego sformułowania, że napisał data ważności, a nie przydatności do spożycia, czy odwrotnie, obojętnie co. I w ten czas dostaje ten, mógł użyć również jakiejś substancji, która jest niedozwolona, i ten producent musi ten produkt, że tak powiem, poprawić od strony zapisów. Nie ma tu znaczenia, co on tam ma, bo suplement diety, tak jak powiedziałem, nie musi być standaryzowany. W związku z tym nie podlega tym wszystkim badaniom. Oczywiście są producenci, którzy standaryzują. I tutaj nie chciałbym, żeby ktoś źle mnie zrozumiał, że wszystkie suplementy diety są B.
Ale największe przekręty, największe oszustwo następuje właśnie przy tych prostych herbatkach ziołowych, gdzie praktycznie rzecz biorąc niczego nie potrzeba spełnić. Żeby wprowadzić produkt, ja już tu nie będę, Państwo widzicie na ekranie, przeczytał całego tego. W każdym razie trzeba naprawdę, tak jak powiedziałem, każdy etap kontrolować, każdy etap nadzorować, badać, potwierdzać. Nie może być, nie ma w systemie jakości produkcji, nie ma elementu, który nie byłby w jakikolwiek sposób potwierdzany. Nie ma bezimienności. Każdy proces jest z imienia i nazwiska wykonywany. W związku z tym w każdej chwili możemy winowajcę, że tak powiem, przywołać do porządku, ewentualnie go wykreślić z tego toku produkcyjnego. Oj, chyba za daleko poszedłem. Do wniosku, ile dokumentacji trzeba dołączyć, opracować nie tylko w postaci teoretycznej, ale potwierdzić również badaniami. W związku z tym i charakterystyka, i wszystko. Na ulotce leku roślinnego możecie Państwo dostrzec tylko i wyłącznie i przeczytać tylko i wyłącznie to, co ma potwierdzoną strukturę działania. Natomiast wiemy doskonale, że roślina posiada takie wielkie bogactwo substancji czynnych, związków mineralnych, witaminowych i innych, fizjologicznych, które po prostu niejako współdziałają z tym elementem, który został standaryzowany. Standaryzuje się na taką, powiedzmy, substancję, która jest możliwa do określenia w pewnych ilościach. Badamy, tak jak powiedziałem, i pozostałości metali ciężkich, i co jest od dosyć dawna stosowane, również pozostałości po pestycydach. Jest to badanie niezwykle drogie, które wykonać musimy. W związku z tym mamy pewność, że nie zawiera to tam jakichkolwiek substancji szkodliwych. Jak wprowadzić do obrotu suplementy diety, to już powiedziałem praktycznie rzecz biorąc. Powiadomić głównego inspektora sanitarnego w drodze elektronicznego powiadomienia. No i jutro produkt jest na rynku. Oznakowanie produktu leczniczego, no to nazwa, skład, wskazania, przeciwwskazania, działania pożądane, interakcje, jakie ewentualne są ograniczenia w stosowaniu, jaki jest wpływ na pojazd. Zresztą Państwo to znacie, bo na każdym lek roślinny podlega takim samym procedurom jak każdy inny lek chemiczny, syntetyczny. To znaczy musimy dokładnie te same spełniać wymogi, choć mogę powiedzieć, że tenże lek jest o wiele trudniejszy do wytworzenia niż ten prosty lek w postaci herbatki, niż środek chemiczny syntetyczny. Bo tam zamawiamy określonej zawartości substancje chemiczne, robimy mieszaninę w zależności od tego, wyprodukowanie albo inaczej opracowanie takiego leku chemicznego jest o wiele trudniejsze, dłuższe, bo praktycznie oryginalny lek, którego najwięcej się wytwarza w Stanach Zjednoczonych, to jest rząd wielkości od 500 milionów dolarów w górę. No i trwa taki oryginalny lek od 10 do 20 lat nawet. Także jest to całkowicie inna materia. Tutaj natomiast na każdym etapie roślina żyje, tak jak i my, i zmienia swoją strukturę. W związku z tym musimy mieć taki zapas substancji czynnej, która pozwoli nam na zachowanie od momentu wyprodukowania jeszcze rok tych substancji, które mają na nas działać. Mamy 4 minuty do końca. Dobrze, ja przyspieszę, przepraszam bardzo. Suplement diety, tak jak powiedziałem już w międzyczasie, praktycznie nie musi zawierać jakichkolwiek substancji, które nam prawo narzuca. Tak samo prezentacja, to wspomniałem na początku. Produkt leczniczy, tylko określone wskazania wynikające z długotrwałego stosowania. I zawsze jest ostrzeżenie, że mamy się zapoznać z ulotką, co tam jest napisane, co ewentualnie nam może zabronić stosowania bądź też ograniczyć.
Na reklamie suplementów diety niestety, ale no i tam powierzchnia musi być określona przy leku na tego typu zapisy. Na suplemencie diety mamy podane tylko i wyłącznie, praktycznie rzecz biorąc, te pozytywne aspekty produktu, który i takich nie posiada bardzo często. Prawo zakazuje przypisywać suplementów diety właściwości leczniczych. Ja Państwu nie będę udowadniał, bo Państwo to słyszycie codziennie w radiu, w telewizji, w reklamach jakichkolwiek, jak to wspaniale reguluje procesy takie czy inne. Jednocześnie stosowanie dualizmu jest największą przeszkodą dla Państwa, bo jeżeli Państwo idziecie do apteki, sklepu zielarsko-medycznego i prosicie o melisę, dostajecie melisę, ale jeżeli nie poprosicie o produkt leczniczy, to dostaniecie właśnie ten suplement diety, tychże firm gwarantuje. Tutaj są podane przykłady, niestety trudno jest, ja nie ukrywam, że prowadzimy cały czas akcję edukacyjną od 9 lat i jeździmy z naszymi prelekcjami do wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, które chcą z nami współpracować, a mamy ich już blisko 100 albo może nawet i więcej. Jeżeli Państwo będziecie chcieli coś więcej dowiedzieć się, zapraszam na stoisko przed wejściem. Tu chciałem pokazać, jak wyglądają, nie wiem jak tam wygląda daleko, jak wyglądają porównawczo. Te brązowe tutaj części, gdzie jest melisa poniżej, gdzie jest suplementem diety, to są przeważnie zgranulowane pozostałości zmielonych łodyg, kurzu i czegokolwiek. Natomiast górna część jest tego. Tu jest kuriozum wręcz absolutne. Proszę Państwa, to jest koper włoski na górze. I w takiej postaci sprzedaje go się jako lek. Dlaczego się go nie rozdrabnia? Bo olejek po prostu by wypłynął z saszetki, pobrudziłby opakowanie, a jednocześnie okazałby się kompletnie bezużytecznym. Na dole Państwo macie koper włoski wytwarzany przez suplementowców. Mówię cały czas o tych hurtowniach, o tych markach własnych. Proszę Państwa, w tym kopru w koprze jest około 5%. Resztę to zmielona łodyga. Tak samo bardzo trudne i jednocześnie groźne sytuacje mogą nastąpić w przypadku skrzypu, bo skrzyp polny jest lekiem, natomiast skrzyp łąkowy, błotny, leśny może spowodować nam duże szkody w organizmie. Jest po prostu, tu mamy skrzyp, już nie będę się zatrzymywał, dziurawiec. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zawartość substancji czynnej, to znaczy olejku w koprze, to była jedna niecała trzecia. Jedna czwarta prawie. Jeśli chodzi w dziurawcu, połowę. No nie może być, jeżeli stosuje się tylko samą zmieloną łodygę. W kwiatostanie z lipy na dole nie ma w ogóle kwiatostanu. Są same pomielone łodygi. W rumianku podobnie granulaty zamiast tego kwiatu rurkowego. Też połowa zawartości substancji czynnej. W mięcie praktycznie w większości to są granulaty z tychże. Tu są, znowuż nie mam czasu na to, w związku z tym muszę kończyć. Nie będę wchodził w to. W każdym razie bardzo często w mieszankach są stosowane również opisy, które są absolutnie niedopuszczalne dla produktów suplementów diety. Tu się pisze bardzo dużo pozytywnych rzeczy, nie mówi się nic kompletnie o tym. Koszty wytwarzania. Proszę Państwa, niebagatelne. Jeśli chodzi o lek roślinny, cały proces wytwarzania z badaniami ze wszystkim, to znaczy dorejestracyjny, to jest rząd wielkości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a tam praktycznie zgłaszamy piknięcie przez internet i zgłaszamy i możemy jutro tego. No tutaj specjalny znak zapytania, bo praktycznie rzecz biorąc tylko wytworzenie dokumentacji i wysłanie. Lek roślinny, którym posługuje się to fitoterapia, to produkt taki, o którym mówiliśmy na samym początku. Natomiast suplement diety to jeszcze raz powtarzam, skoncentrowane źródło witamin. Jedną rzecz chciałem jeszcze zwrócić Państwu uwagę. Stosujemy bardzo dużo suplementów diety. Pani doktor Widy Tyszkiewicz na jednym właśnie z takich
spotkań o bezpieczeństwie stosowania leków, suplementów diety, zapytała, czy wiemy, ile w jednej kapsułce beta-karotenu jest marchwi. Czy Państwo potraficie odpowiedzieć? Nie będę trzymał. Proszę Państwa, około 5 kg. Czy ktoś jest w stanie zjeść tyle marchwi? Ja zacząłem rozpoznawać od tego czasu w lecie osoby, które stosują beta-karoten w nadmiernych ilościach. Po prostu organizm nie jest w stanie tego przyswoić. Poza tym jeszcze jedna jest kwestia tego, że stosujemy suplementy diety, tak jak mówimy, witaminy, minerały, a nie badamy, jaka jest rzeczywista zawartość w naszym organizmie. Bardzo często nie potrzebujemy prawie tychże produktów. Leki są bezpieczne. Jeśli chodzi o suplementy diety, bardzo to różnie bywa. Wszystko zależy od producenta. Co wobec tego robić? To, co dzisiaj próbuję Państwu przekazać. Edukacja, świadomość, wiedza na temat tego, co nam może pomóc, a co nam może zaszkodzić. Zwracam na to uwagę. Bardzo dziękuję. To są produkty na przykład nasze tutaj pokazywane. Malina, to tutaj na stoisku możecie Państwo spróbować. To jest 100% owocu maliny, a nie 5% maliny i aromat. Nie stosujemy żadnych aromatów, wypełniaczy, polepszaczy smaku ani niczego. Zapraszamy również do naszej firmy. To jest jedyna firma zielarska w Polsce, która znajduje się wśród ziół. Jest między innymi nasz taki naczelny surowiec lawenda. I zapraszam Państwa w czerwcu na żniwa lawendowe, na uspokojenie, szczególnie tych, którzy wymagają jakiegoś spokojnego, naturalnego życia. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużenie. Dziękujemy serdecznie.